Zacznę może od jakby początków kadencji, głośnych wypowiedzi na temat sposobu wprowadzania zmian przez PiS, a mianowicie użyję takiego skrótu myślowego, nocne zmiany wprowadzane przez PiS. Co pani poseł może na ten temat powiedzieć? No, bo rzeczywiście zmiany były wprowadzane dosyć późną porą wieczorową, więc jak to jest z tymi zmianami, pani poseł? Witam serdecznie mieszkańców Mławy, witam pana redaktora. Tutaj w nowo otwartym biurze poselsko-senatorskim. No takie dosyć kontrowersyjne pytanie. Postaram się w sposób rzetelny mieszkańcom Mławy odpowiedzieć, jak to wyglądało od kuchni. Otóż, moi drodzy, jeśli chodzi o pracę w Sejmie, były przedłużane tylko i wyłącznie z tego powodu, że Platforma Obywatelska i Nowoczesna przeszkadzała nam w tym. Parlamentarzyści tych opcji wszelkimi siłami chcieli zakłócać spokój. Jeżeli tylko dochodziło do głosowania nad poważnymi ustawami, znaczy głównie jeśli chodzi o ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, ustawę medialną, więc w tym czasie na sali sejmowej wprowadzano chaos. Mnóstwo posłów biegło na mównicę po 30, po 40 z przygotowanymi oczywiście tekstami wcześniej. Każdy z nich coś miał napisane, że ma to przedstawić. Zupełnie nie było to pytanie, tylko jakieś swoje uwagi. Nic nie miało wspólnego z pytaniem i z zapytaniem formalnym. W związku z tym pan marszałek, żeby nie był posądzony o to, że jest stronniczy, tylko jedną opcję dopuszcza do głosu, a drugą nie, że parlament działa niedemokratycznie, no to każdy z tych zgłaszających się do zabrania głosu, no miał prawo wypowiedzieć się. No i stąd przedłużały się prace nad ustawami, prace w Sejmie, które były zupełnie, harmonogram był inaczej zaplanowany. Także to nie było w ten sposób, że to Prawo i Sprawiedliwość przygotowywało na nocne posiedzenia, tylko utrudniano nam pracę w Sejmie w ciągu dnia. W związku z tym pewne ustawy musiały być do końca grudnia wprowadzone. Poza tym, tak jak Państwo widzieli w mediach, jakie były krzyki, jak przystępowano do głosowania nad ustawami, jak był wprowadzany bałagan, no to z mównicy Sejmu robiono zwykły teatr. Po prostu ci państwo śmiali się, umawiali się, nie wykonywali poważnie swoich zadań, do których jako parlamentarzyści zostali zobligowani chyba przez swoich wyborców. Tak to oceniam od kuchni jako jedna z uczestników prac w Sejmie. Spory w parlamencie dotyczą nie tylko Trybunału Konstytucyjnego. Wiele mówi się na temat oświaty. Jak wygląda sprawa sześciolatków? Jeśli chodzi o sześciolatki, no to proszę Państwa, dziwię się bardzo, że w tej chwili porusza się taki chaos, taki krzyk na temat tej nowej reformy. Przecież jak była wprowadzana, gro rodziców, nauczycieli można powiedzieć, cała społeczność była zbulwersowana. Jak może rodzic nie decydować o tym, żeby dziecko sześcioletnie poszło bądź nie do szkoły? Że szkoły, dyrektorzy przedstawiali tę sytuację, że szkoły są nieprzygotowane na pójście dzieci sześcioletnich. W warszawskich szkołach
szkoły padają w szwach. Po prostu jest tak dużo dzieci w klasach 1-3, że muszą pracować nawet na 3 zmiany. Dzieci z klas pierwszych przychodzą do domu przed godziną 21. No jest to chyba rzecz skandaliczna, niedopuszczalna w takim państwie demokratycznym, jakim jest Polska. I w tym momencie poprzednia pani minister nie zasięgała informacji ani dyrektorów, ani samorządów, ani nie pytała się rodziców. Po prostu reforma została wprowadzona. Było mnóstwo podpisów przeciwko tej reformie. No i w tej chwili my chcemy to naprawić. No to chyba idziemy w dobrym kierunku. Jeżeli powstał jakiś błąd, no to chcemy go naprawić. Wiadomo, że jeżeli się robi korektę, no to przy wprowadzaniu korekty do ustaw, no jakieś drobne zawirowania będą czy nastąpią, ale długofalowo będzie szło to w dobrym kierunku. Nie ma takiego zapisu w ustawie, że jest zakaz przyjęcia dziecka 6-letniego do klasy pierwszej. Jest tylko powiedziane, że to rodzic ma decydować. I proszę Państwa, no chyba to jest rolą rodzica. To rodzic najlepiej wie, czy jego dziecko jest przygotowane, czy też nie do pójścia do szkoły. Jeśli w tej chwili nauczyciele i rodzice uważają, że dzieci 6-letnie sprawdzają się w klasach pierwszych, że są emocjonalnie i intelektualnie przygotowane do tego, żeby pójść do szkoły, nie ma takich przeszkód. Czyli mogą również, tak jak od września, wszystkie dzieci 6-letnie pójść do klas pierwszych. Więc ja nie widzę tu żadnego problemu. I skąd ta awantura, skąd ten problem, skąd nakręcanie mediów tym tematem, że jakie to będzie niebezpieczeństwo, jakie będą puste klasy, ilu to nauczycieli pozostanie bez pracy. Proszę Państwa, tak jak to przedstawiłam, no to chyba nie widzę żadnego zagrożenia z tym związanego. Następnie kieruję to do nauczycieli klas oddziałów przedszkolnych i 1-3. Nigdy nie było tak, ja byłam wieloletnim dyrektorem szkoły, że nauczyciel cały czas był przypisany do jednej klasy czy do jednego oddziału. Zazwyczaj nauczyciele wychowania przedszkolnego mają też przygotowanie do nauczania zintegrowanego albo odwrotnie. Jeżeli wcześniej dzieci pójdą do szkoły, no to wtedy będą możliwości pracy w oddziale i odwrotnie, czyli dyrektorzy będą mieli możliwość manewrowania etatami, czyli nauczyciel może być bądź pracować bądź w oddziałach zintegrowanych, bądź też w oddziałach przedszkolnych. Według mojego rozeznania nie powinni się obawiać o stanowiska pracy, o pracę. Następna kwestia z tym związana to jest taka, że nasze ministerstwo, moja Komisja Edukacji i Nauki Młodzieży, ja byłam nawet inicjatorem tego, żeby zlikwidować tak zwane godziny karciane, czyli to jest artykuł 42 Karty Nauczyciela, gdzie uważam, że zostały one wprowadzone zupełnie bezzasadnie, gdzie nauczyciel musiał przepracować 2 godziny społecznie. I teraz, gdyby nauczyciel, dobry nauczyciel, nauczyciel z pasją, to drodzy mieszkańcy Mławy, doskonale chyba wiecie, że nie pracuje, że jemu nie potrzeba nakazywać, że ma społecznie dodatkowo pracować 2 godziny, czy 3 godziny, czy 4 godziny, bo on pracuje tyle, ile jest to potrzeba, ile po prostu wymaga
dana chwila, żeby można było odpowiednio przygotować młodzież, dzieci do danego działania, do konkursów i tak dalej. I to każdy doskonale o tym wie. Poza tym generowało to mnóstwo biurokracji, bo dyrektorzy szkół musieli pisać sprawozdania, jak te 2 godziny nauczyciel wykorzystuje. No a zazwyczaj z czym się to wiązało? Przede wszystkim burmistrzowie, czy wójtowie, czy prezydenci wykorzystywali ten zapis w tym kierunku, żeby po prostu zlikwidować etaty świetlicy, biblioteki, zajęć dodatkowych zarówno z młodzieżą zdolną, jak też i takich wyrównujących z uczniami, którzy nie są w stanie zrealizować podstawy programowej, tylko trzeba z nimi dodatkowo pracować. Więc po to wykorzystywano te godziny karciane. I teraz, panie redaktorze, pan chyba doskonale wie, słyszał, obserwował, jak wygląda praca w świetlicach szkolnych. Jeśli te godziny były rozdzielone na poszczególnych nauczycieli, to jeden nauczyciel wchodził na 2 godziny, jeden na jedno, drugi później przychodził i tak dalej. Czyli ta świetlica, no to była przechowalnią. Nauczyciel wszedł, za chwilę musiał już wychodzić, bo szedł na lekcję, później wchodził następny. No my chcemy wymóc na samorządach, żeby powróciły normalne etaty nauczycieli świetlicy, nauczycieli bibliotekarzy, gdzie biblioteka będzie z prawdziwego zdarzenia, gdzie nauczyciel będzie prowadził godziny biblioteczne, zainteresowywał młodzież czytelnictwem, po prostu autentycznie prowadzący działania świetlicy. Także samo biblioteki, także samo świetlicy. Jeśli będą przywrócone etaty świetlicy, biblioteki, kółka zainteresowań, no to etaty zwiększą się. A poza tym, proszę państwa, liczba dzieci i liczba oddziałów nie ulegnie zmianie. Czyli tyle tylko, że nauczyciele no, będą musieli mieć inne stanowisko pracy, inny charakter pracy, w innej klasie pracować, w innym oddziale. No ja uważam, że na takiej zasadzie. Poza tym jeszcze obawy nauczycieli. Chciałabym też tutaj rozwiać poprzez to, że my wprowadzamy właściwy nadzór pedagogiczny, czyli będziemy odchodzić od tak zwanej ewaluacji i wprowadzać właściwy nadzór kuratora i nadzoru pedagogicznego. Kurator będzie powoływany przez właściwego ministra edukacji narodowej. I to edukacja będzie centralnie sterowana. Czyli tu w tym zakresie nauczyciele nie powinni być tylko i wyłącznie spychani do garnuszka samorządów i być na ich utrzymaniu. Natomiast tutaj będą również podpisywać arkusze organizacji pracy szkoły kuratorzy, bądź też pracownicy przez kuratora do tego zobligowani. Więc jeśli będą jakieś zagrożenia, to uważam, że tutaj kuratoria będą nad tym i pracownicy czuwać, że nie, że ten pan zostanie bez pracy, a tu są jakieś etaty niezagospodarowane. Także jeśli by tego typu wystąpiły problemy, to ja służę również swoją w tym momencie, już tu mówię, jakąś pomocą. I są związki zawodowe, gdzie również państwo powinni te sprawy zgłaszać. Także nie powinno się tak zdarzyć, żeby nauczyciele z wieloletnim stażem pracy pozostawali bez pracy. Pani poseł, kontynuując jakby
temat oświatowy, chciałbym o inną ważną reformę zapytać, a mianowicie chodzi o gimnazja. Budzi to też wiele kontrowersji i wiele obaw, przede wszystkim nauczycieli. Chciałbym zapytać, na jakim etapie jest ta reforma, czy ona zostanie wprowadzona, czy nie, i czy nauczyciele rzeczywiście mają się czego obawiać, bo tutaj też obawy są o stanowiska pracy przede wszystkim, tak, o etaty. Panie redaktorze, zawsze tak jest, tak jak pan powiedział, że nie mamy na względzie dobra dziecka, dobra polskiej edukacji, tylko to, co pan powiedział, nauczyciele obawiają się o stanowiska pracy. Jeśli chodzi o tę reformę, to na tę chwilę nie ma ani przygotowanej reformy, ani przygotowanej ustawy jeszcze, ani projektu. Są od lutego, ma być harmonogram spotkań pracowników ministerstwa, pani minister będzie również jeździć, rozmawiać z samorządowcami, z dyrektorami, ze związkami zawodowymi, z nauczycielami. Ja również panią minister Annę Zalewską zaprosiłam do miasta Mławy. I będziecie mieli państwo okazję od źródła, już od takiego centralnego, właściwego źródła, dowiedzieć się wielu takich istotnych informacji, w jaki sposób ta reforma, jeśli będzie wprowadzana, w taki sposób, aby jak najmniejsze zawirowania spowodowała. Nie wiem, jaką decyzję podejmie pani minister, czy przychyli się właśnie po spotkaniach z samorządowcami, z nauczycielami, ze związkami zawodowymi, czy przychyli się do tej propozycji, żeby gimnazja pozostały, tylko zmienić reformę programową, czy po prostu, niestety, ale trzeba przywrócić ten stary system, ośmioklasowa szkoła podstawowa i czteroletnie liceum. Bo ono, nie oszukujmy się, ale lepiej przygotowywało młodzież do pójścia na studia wyższe. Naszym zadaniem właśnie będzie wypracowanie takich programów i przywrócenie właśnie tego starego systemu, modelu nauczania szkoły, bo był on sprawdzony, dobry i będziemy nad tym pracować. Jesteśmy w zgodzie i Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży jest za tym i jak najbardziej będziemy pod tym kierunkiem pracować. No to odejdźmy chwilę od oświaty. Pani poseł, do kolejnej jakby reformy, która budzi też, można powiedzieć, kontrowersje. Chodzi o te 500 zł. 500 plus, tak, dla dziecka. No, różne informacje do społeczeństwa docierają. Teraz się mówi o jeszcze jakimś pomyśle nowym na te 500 zł. Jak to jest? Czy ta reforma, że tak powiem, jest przygotowana już, znaczy ta ustawa jest w ogóle przygotowana już w tej chwili do wprowadzenia, czy nie? I czy właśnie jakie rozwiązania tutaj państwo widzicie, jeśli chodzi o te pieniądze dla rodziców, dla dzieci? Panie redaktorze, ja w takim może telegraficznym skrócie powiem, bo w tej chwili powstaje taka mapa drogowa pracy nad tym projektem, nad tą ustawą 500+. Uważam go za najlepszy z najlepszych projektów takich prospołecznych, który jestem ogromnie przeświadczona co do tego, że na pewno w sposób taki wymierny pomoże polskim rodzinom, bo to nie jest jakiś zasiłek, to jest po prostu inwestycja w młodego człowieka, tak szalenie istotna i ważna. Mając na uwadze w tej chwili takie problemy demograficzne, jakie mamy.
I no, różne pytania w czasie moich spotkań mam dotyczące tej reformy, a to, że matki, które będą miały na wychowaniu kilkoro dzieci, nie będą musiały pracować, że po co im pracować. No ale proszę Państwa, no powiedzmy szczerze, jeśli matka wychowuje trójkę albo czwórkę, czy tam piątkę nawet małych dzieci, to czy ona musi pracować? Jej praca to jest właśnie praca przy tych dzieciach. To jest chyba bardzo ważna praca. Praca opiekunki mamy, czyli tej właśnie naturalnej opiekunki dzieci. Ona musi te dzieci przygotować do szkoły, ugotować posiłek, dopilnować, żeby dzieci odrobiły lekcję. No to chyba to jest taka praca, że nie musi już innej wykonywać, a to stanowisko pracy może zająć ktoś inny. Czyli to jej się autentycznie należy. W każdym państwie cywilizowanym, w państwach wysoko cywilizowanych, demokratycznych są zasiłki dla dzieci i tam weźmy, przytoczmy Niemcy, państwa skandynawskie, tam matki wychowujące dzieci nie muszą wcale pracować, one się świetnie utrzymują tylko z tego, że wychowują dzieci, jest to normalne. Do 18, to znaczy tak powiem, może krótkie założenia tej reformy, będą może jeszcze jakieś korekty, bo tak jak powiedziałam wcześniej, pracujemy nad nią. Dzieci do 18 roku życia będą mogły otrzymywać to wsparcie. No i teraz są takie no, różne pytania. Na pierwsze dziecko, no to wiecie Państwo, że musi być odpowiedni dochód 800 zł. Na rodzinę, czyli na przykład jeśli to jest poniżej 800 zł, no to wtedy i na pierwsze dziecko otrzymujemy, a już później, jeśli jest dochód powyżej 800, no to na drugie i kolejne dziecko. No i tak jak powiedziałam, do 18 roku życia. No i były różne pytania, no na przykład jeżeli są dzieci w rodzinie, no dzieci, młodzież, już nie można to nazwać, powyżej 18 roku życia, więc nie podlegają już temu wsparciu, no bo jest konkretny zapis do 18 roku życia. No, czy jest to słuszne, czy nie, no też różne są dyskusje, ale to by nigdy nie jest tak, że wszystko jest tak doskonałe i każdej rodzinie odpowiada. Można by zrobić zapis do 26, czy do momentu, kiedy dziecko się uczy, czy studiuje, no ale to by wtedy generowałoby jeszcze większe pieniądze, które by były potrzebne. Także uważam, że jest to najlepsza z reform, które mamy do wprowadzenia i przyniesie takie wymierne efekty, bo będzie ta reforma będzie generowała też większą, to znaczy taki na rynek lokalny, czyli w sklepach będzie można więcej, w takich właśnie sieciowych sklepach też lokalnych, mamy będą wtedy większe zakupy robiły, będzie rodzimy biznes się rozkręcał, także myślę, że tylko w dobrym kierunku to będzie. Oceniam to bardzo dobrze i to jest najlepsze, jakie może być. Żaden rząd do tej pory nad czymś takim jeszcze nie pracował. Różne wsparcia były systemowe, ale nikt nie wprowadzał tego typu konkretnej reformy, która autentycznie przyniesie wsparcie dla rodzin mających no, kilkoro dzieci. Kiedy można się spodziewać, że
wejdzie ta ustawa? To znaczy, myślę, że tak w połowie roku powinna już wejść. No ale tak mówię, myślę, bo to jeszcze no, mogą różne opóźnienia w uchwalaniu, w różne zawirowania w ministerstwie. No tak jak przy każdych ustawach, ale raczej jest tak planowane, że czerwiec, połowie roku. Dziękuję bardzo za rozmowę, pani poseł. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu i życzę miłego dnia.